Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się oczywiście zapobiec tutaj rewolucji i zamachu stanu, którego chcieli dokonać templariusze. Francesco de Pazzi został ukarany, nie żyje. Ale niestety Giacomo de Pazzi uciekł, ale nie uciekł nam daleko, bo będziemy go poszukiwać, na się uciekł daleko, ale znajdziemy go i zapłaci za zdradę. Nam natomiast udało nam się pozyskać bardzo, bardzo potężnego sojusznika, jakim jest Lorenzo de Medici. Mieliśmy troszkę pieniędzy i ja tutaj zrobiłem drobne zakupy, które wam tutaj przedstawię. Kupiłem skórzane nagolenniki i dodatkowo kupiłem sobie jeszcze florencki bułat, który był całkiem sporo lepszy niż ten nasz stary miecz, który mieliśmy. Jak widzicie, wzrosło nam troszkę zdrowia, więc możemy już teraz, wydaje mi się, rozpocząć bez większych problemów następną misję. Następne wspomnienie jest dokładnie tutaj. Nadal poruszamy się we Florencji. To miasto, no może mega, ultra wielkie nie jest, ale jest całkiem spore. Więc spokojnie sobie teraz przejdziemy po prostu do następnego zadania. Odblokowały nam się również tam jakieś inne cuda, nie dziwy, ale tym się będziemy zajmować teraz. Z tym się będziemy zajmować, prawda, w następnych jakichś tam live, bardzo ładnie, po prostu jak stracić pół życia w sekundę, to jest po prostu to. Umiem tak robić, prawda? Dobrze, może już lepiej nie skaczmy po tych dachach, bo źle to wychodzi, naprawdę ciężko mi się jakoś steruje tym asasynem. Tutaj też mi nie wychodzi. Nieważne. Idziemy do Leonarda, bo jak pamiętacie, Lorenzo de Medici dał nam pewien zwój. Dał nam kodeks, kolejną część kodeksu, dzięki której dostaniemy jakiegoś upgrade'a. How may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design for delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Okej, okay, otrzymaliśmy teraz zatrute ostrze, sprawdźmy tutaj, no nie mamy zbyt wiele akurat tego poisonu. W każdym razie zatrute ostrze bardzo fajnie działa, zatruty osobnik, prawda, dostaje po prostu na łeb, zaczyna się kręcić, bić swoich tam, prawo, lewo, miotać się jak taki frajer. No i koniec końców zwraca on uwagę na siebie, innych strażników, dzięki czemu my ewentualnie, jakbyśmy tego oczywiście chcieli, możemy sobie tam delikatnie gdzieś tam się, prawda, przemknąć. Weźmy sobie tej trucizny, troszkę kupmy. A mamy pełne, aha, no dobra, świetnie. No to ja sobie apteczkę kupię, apteczek już tak dużo nie mamy. Pojemność tych apteczek i tych innych główienek możemy zwiększać, kupując nowe stroje. Tak jest, jak w Simsach możemy się przebierać, robić piękne przebieranki. No nie są to oczywiście jakoś wybitnie ambitne stroje, ale są, oczywiście nie kupujemy konkretnie stroi, kupujemy tam jakieś sakiewki, tego nie widać, że coś nam się zmienia, ale stroje też możemy kupować, możemy też farbować stroje, tak to fajnie, no głównie tylko farbować stroje kupować tu chyba jeszcze nie można, ale możemy sobie farbować na różne tam kolory, jakieś florenckie, niebieskie, florenckie, czerwone, tam florenckie i inne tam pierdoły, takie pierdoły po prostu, ale wygląda to fajnie w tym momencie. Jak sobie tak fajnie asasyna skastumujemy, tak bardzo fajnie sobie taki chodzi, taki pakier czuję po Florencji, więc dobrze to wygląda. No kurczę, ta droga będzie teraz troszkę nudna, dlatego umilę ją moim pierdoleniem, tak, umilę pierdoleniem na pewno. No kurczę, chyba jakiś ślepy zaułek. Szybciej po prostu czasami jest biec niż skakać po tych dachach, bo to zazwyczaj się źle kończy, gdzieś się zabłądzi.
No, tutaj już się miasto kończy, bardzo fajnie. O, jeszcze jakaś skrzyneczka, weźmy, sprawdźmy, co tam jest w tej skrzyneczce. Ja pamiętam, jak grałem, nie pamiętam, co to, ale to był Brotherhood. A w Brotherhoodzie zbierało się takie kamyczki jakieś tam, no były jakieś przedmioty kolekcjonerskie, jakieś takie debilne, typowo głupie, takie główienka, no nie wiem, pęknięty garnek czy coś takiego. No, je można było sprzedawać. Pamiętam, że do czegoś to było, żeby zrobić 100%. Coś trzeba było wymienić, coś trzeba było kupić. Problem był taki, że tego gówna po prostu, no nie byłoby zbyt dużo, prawda? O, skorzystamy z usług i do Monterigioni, kurde, za setkę. No i w każdym razie to było tak, że te pierdółki znajdowało się tylko i wyłącznie w skrzynkach. I nie było innej opcji, żeby coś takiego dostać. Ale ja sprzedałem tam jakiś pęknięty garnek czy coś. No i się okazało, że ten pęknięty garnek był mi potrzebny. No i problem się pojawił takowy, że na 100% ni hu hu nie udało mi się tego zrobić, bo nie miałem garnka jakiegoś pękniętego. No i tak właśnie zakończyłem w tym momencie grę w Brotherhooda, bo mnie bardzo zirytował, bo musiałbym w tym momencie przejść od nowa tylko po to, żeby nie sprzedać tego zasranego garnka. To była nawet skorupka od garnka bodajże. W każdym razie nic wybitnego, nic... chyba w tą stronę lezę. Nie, dobra. Nic jakoś wybitnego, nic co by, prawda, tutaj było jakieś nieunikatowe i czego byśmy nie mogli zdobyć w żaden inny sposób, no ale niestety oni stwierdzili, że tylko w taki sposób i, prawda, 5 garnków jest gdzieś tam i sru. Dobra, spróbujmy zejść na dół, spróbujmy oddać ten klucz, bo ile dobrze pamiętacie, mamy klucz, tylko myśmy go jeszcze tutaj nie przynieśli. Nie pamiętam, jak się tu wchodziło, ja to zarogarniemy. Cicho, bo ja... Nie. Cicho, ja tu szukam, jak tu przejść. Nie tędy! Cholera, jak tam się wchodziło? Wiecie, gdzie chcę dojść? Chcę dojść na dół, tam. O, tu, tędy. Nie, kuźwa, nie tędy. Jak tam się wchodziło? Zapomniałem. Nie wiem, naprawdę. Tam? Nie. Tędy? Nie, no w dół gdzieś, kuźwa. Jak się wchodziło do tej krypty, do tej tajemnej tamtej... Shitobeli. Cholera wie, no naprawdę nie wiem. No kurde, tam jakoś wujcia gdzieś tam lazł i... Wujcio, tędy jakoś, tędy. Na pewno gdzieś tędy, wujcio. Tędy, jeżeli wujcio tutaj prowadził. Tu nie mogę wejść. O, tu jest, kurde, że to wygląda jak ściana. Cio, tam wujcio. Nie marć teraz. Ja idę, prawda, do piwnicy po wino. Zaraz przyjdę. Mamy do oddania jakiś klucz. Nie wiem, czy już go tutaj przyniosłem. Nie przyniosłem go. Tylko nie wiem, gdzie... Który to był? Nie. To będzie pewnie ten. Nie. Tak, ten. Okej, okay. Pierwsza pieczęć. No tych pieczęci jeszcze nam zostało 5. Troszkę dużo, ale no trudno. Damy sobie z tym radę, prawda, ale nie będziemy tego robić w odcinkach, albo jeden taki odcinek sobie zrobimy, gdzie zrobimy sobie tylko i wyłącznie grobowiec. Te grobowce to są dosyć długie sekwencje, nie takie króciutkie. Przepraszam, że dzisiaj tak łażę, w sumie nie zaczęliśmy jeszcze żadnej misji, ale no to są rzeczy, które trzeba trochę poogarniać. I zaraz, dobra. Cicho, wujcio! Zamknij ten przepity, no. Weźmy przychód. No i możemy już wydać. Burdella w sumie zbudowany, ale może coś nowego się zbuduje. Cicho. Tak, tak. Tak. Co my tu możemy zbudować? Warto tu budować, prawda? Kopalnia może nas stać. Nie stać nas na kopalnię. Kościół, kurde, kościół. Koszary. No nie wiem. Może kowala ulepszymy. Nie, kowal drogi. Może studnie. Studnia powinna być tania. 4000 za studnie. To weźmy sobie koszary. Dobra. Mamy koszary, fajnie. Bombiaggio. Tutaj piórka w sumie u góry bym mógł zanieść, ale piórka nam nie zginą. Nie musimy teraz tego robić. Idziemy do wujcia. Been sent from Firenze by El Magnifico to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de Pazzi. Ha! Who isn't? We've been at it for days. And perhaps what I carry will help us both. A list of his co-conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit?
What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. Znowu? Mario, jaki ty jesteś wszechstronny chłopczyk. Czego tym razem nas nauczysz? All right, Ezio. You're familiar with counterattacking, but what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Fajny mam miecz. By all means, maestro. Teach me what to do. Now dodge. Poor little Faisal. Dying just to follow orders. Nie wyszło mi. Cholera, ja z tymi unikami... Miałem problemy. O, dobra, udało się. Okej. Okay. O, dobry. Dobry unik. Okej, okay, dawaj, wujcio! Tak jest! Możesz mi naskoczyć. A co teraz? Rozbrojenie, okej. Okay. Ha, ha! To jest dobre, tak, to jest dobre. Tylko no zazwyczaj jestem uzbrojony jednak. Więc nie musimy się specjalnie tego uczyć, no ale to jednak jest bardzo fajne. Można sobie zdobyć fajny miecz, halabardę. Fajne sprawy. Ale mówię, no rzadko, bardziej dla zabawy wykorzystywane niż faktycznie w walce. O, ten teraz wykonał jakieś trudniejsze rzeczy. Magnifico! Once again, you exceed my expectations. Dzięki, Mario. Signore, we found Jacopo's men, and they wait your word to strike. Relay the follow. Szybko poszło. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful. They will be expecting you. I ja będę przygotowany. Dobra, naginamy. Jacobo musi odpowiedzieć za to, co zrobił. W sumie nie wiadomo, co zrobił tak konkretnie. Nie wiadomo, co zrobił. No po prostu jest brojarzem, jakby to powiedziała. Każda przyzwoita niewiasta jest brojarzem i nabroił. I trzeba go ukarać za brojenie. Nie wolno broić. Takie są fakty. Dobra, jadymy na wieś. Zobaczymy, co tam na wsi się ciekawego dzieje. Jo! Nie wiem, w sumie, że prosto, prawo, nie, dobrze, chyba jedna. Jacobo, ty spiskowcu jeden, my cię damy po dupsku, po prostu nie wolno, tak. Templariusze, widzicie, tym razem tutaj we Florencji, no w całych Włoszech nie mają łatwego życia. Trafili na rodzinę Auditore, która, no, nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Czy chcesz się udać do Toskanii? San Jimmy Gigano, no tam chcę, na samą GBGB. Nie wiem, ciężko mi się czyta te włoskie nazwy, bo są dosyć upierdliwe. Zwinni strażnicy. Ja o tych zwinnych strażnikach już mówiłem, że oni bardzo dobrze odskakują, potrafią za nami biegać po... O kurczę, to są aż dwa początki wspomnień. Nie, jeden, to dlaczego dwa się wyświetlają? Tu jest tylko jeden. No dobra, no ja cisnę tam. Tam, gdzie zaznaczyłem. No, czyli tu. Daleko, ale bez problemu mamy konia. Takie renesansowe Porsche. Oh yeah. Mustang bym powiedział, w sumie nie Porsche, Mustang. Szkoda, że tutaj nie ma zboża, tylko jest taka jakaś trawka, no, ale okej. Okay. Zrobili żółte i teraz no, żółta trawa to będzie zboże, a zielona to będzie łąka. Dobry pomysł. Ja też tak robię. Dlaczego mamy tutaj jakieś dwa początki wspomnień? Nie wiem dlaczego. Czy już byśmy mieli jakiś wybór, w jaki sposób dokonać zabójstwa? No nie wiem. O, Monte Olivetto ma Giore, czy coś jakoś. Wow, okej. Okay. Nice, jump. Zejdź. O, świetnie. Jest człowiek naszego wuja. There you are. Listen, we found Stefano da Bagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend.
Zakradnie się do opactwa i zabij Stefano de Baggio... Bagione? Bagnone. Nie wiem, jak to przeczytać. Nie potrafię tak ryjacza wykrzywić. No dobra, wio patatajmy. Do tego opactwa, nie wiem, dlaczego mnisi przechowują, prawda? Taki gnoi, no ale... Nie mnie w to wnikać. Na pewno jestem tutaj pod przykorewką, bo jadę na koniu. Kto by się spodziewał? O kujwa. Ej, to są mnisi, nie? Który to? Widzę. Nic, buzi, dawaj, chodź. A, atakować. Fuck. Zmienię broń. Ej, co w sumie można było lepiej rozegrać. Uciekł mi. Nie no dobra, to była tak dla jajs. To była taka, o taki fan. Myślałem, że mi się uda, ale no niestety nie. No dobra, będziemy prawdopodobnie już tutaj auto zapisy dosyć często. No więc spokojnie, jesteśmy już tutaj. Dostaliśmy bomby dymne. Bardzo przydatna sprawa. Potrafi naprawdę bardzo prosty sposób odwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych akcją. Tak, aby się już tą akcją nie interesowali. Dobra, jak będziemy się tu wspinać, generalnie nie powinni się specjalnie burzyć i orientować, no bo przecież to jest jeszcze poza strefą tych działań. Poza tą czerwoną strefą, więc nie będą nam się tutaj pluli. Dziwi mnie, prawda, że mnisi łażą z mieczami, ale no, widzicie, tutaj wszystko jest skorumpowane, wszystko jest na opak, wszystko jest inaczej niż być powinno. Dobrze, że łuczników jeszcze nie mają. Lord has any interest in our affairs, you've another thing coming, but please, by all means, continue to delude yourself if it helps to pass the time. You speak blasphemy. No, I speak truth. To deny his most exalted existence is the only rational response when faced with the declaration that there is okay, teraz ciśniemy. Madman in the sky, and believe me, if your precious Bible is anything to go by, tak jest! Piękna akcja! Co prawda będzie ciężko spieprzyć teraz, ale damy radę! Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Jeszcze przed chwilą bluźnił. Nie wróżę mu dobrego życia. Po życiu. Dobra, spierdzielamy stąd. Nie no dobra, chyba damy radę uciec. Nie wygląda to na zbyt skomplikowaną akcję. To są tylko mnisi, oni wiadomo, lata siedzą, dupę tam taszczą, to nie taszczą, co ja mówię, siedzą na tych dupach, przepisują Biblię, to raczej winni nie są. A my jesteśmy zwinni. Dobra, mamy następne, ojej, aż 3 wspomnienia. Wszystkich chyba nie zdążymy dzisiaj zrobić. Ile się uda, tyle się uda. Następne po prostu dokończymy w następnym odcinku. O kurcze, ble, ale idziemy tu. Tych wspólników Jacopo mamy całkiem sporo. To są wszyscy ci, których wymienił nam Lorenzo de Medici. I też nich teraz musimy zniszczyć, żeby się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Jacopo. Który jest to tutaj głównym spiskowcą, ale bardzo fajnie wygląda. Widzicie to drzewo, jak to wyglądało? Jak to bardzo fajnie się tak... Zobaczcie na te drzewa, jak one się śmiesznie robią. No, nie widać, nie dadzą popatrzeć. No dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest za jakaś bastylia, jakiś zamek, jakaś nie wiadomo co? Cholera. Trzeba uważać, tutaj jesteśmy poszukiwani. Tu jesteśmy poszukiwani, tutaj nie możemy sobie tak bezpiecznie biegać. No ale dobra, złaź i teraz biegiem tam się spróbujmy jakoś się wspiąć na ten zamek. Tutaj widzę całkiem dogodne wejście. Chyba już z niego korzystaliśmy podczas szturmu, ażeby zabić tego pierwszego Patsiego. Okej, okay, teraz tam są dupki. Tam nasze dupki. Wieśniuki. Będziemy się przemieszczać na razie tędy. Nie starając się im wzbudzić zbyt wielu podejrzeń. Chociaż to jest raczej trudne skacząc po dachach. No, nie jest tak źle. Tam w sumie kartki moglibyśmy tu pozrywać to wszystko, ale tu czasu żal na takie rzeczy teraz. Chociaż no nie, no dobra. Nie ujdziemy za daleko. A w sumie mógłbym go... On ma bardzo fajne te... Ma dużo przedmiotów. Kurde, tu też są te... Ach, ciężko tam dojść, ciężko. No bo musimy unikać tych kurcze strażników, a...
Musielibyśmy no, faktycznie się pofatygować troszkę i zedrzeć te listy gończe, chociaż kilka. No generalnie 4 to by było takie najlepiej, tak? No 4 to już nie mówię, ale chociaż z 2 będzie zawsze łatwiej. Dobra, już jesteśmy... Spadniemy dokładnie im przed ryj? No nie, prawie. Dobra, sprawdźmy. Super. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Jakie? Znajdź i zabij Bernardo. Dobrze, spróbujemy. No ale jakie? Ty jakie ty masz Ezio sposoby? Czyżby wzrok orła? No już po ptokach. Ej, kurwa. Wow, ale jucha poleciała. No ja pierdzielę. Na pewno się uda. Tak jest, już widzę jak po prostu mamy zero rozgłosu. Tak jest, to jest to. No, już jest full rozgłos praktycznie. Spierdzielaj. Dobra, no postarajmy się jakoś ogarnąć te cholerne listy gończe, bo przecież nie dam sobie rady. Ja się dam sobie radę, ale non stop będziemy mieli takie bezsensowne przerwniki właśnie walcząc z tymi niezbyt istotnymi dla fabuły przeciwnikami, których można by uniknąć. A jedyne co trzeba zrobić to pozrywać odpowiednią ilość tych listów albo jakieś tam inne sposoby, żeby ten rozgłos sobie zmniejszyć. Teraz jak będziemy chodzić po tym placu w poszukiwaniu tego Bernardo, no to też będą nam przeszkadzać. Ejku, ejku. No dobra, jakoś to ogarnę. Jakoś to ogarnę, może pozrywam te listy, prawda, poza odcinkiem, żeby was już nie męczyć tymi listami. Bo to są takie rzeczy dosyć łatwe do zrobienia, ale trzeba na to poświęcić trochę czasu. Dobra, teraz poszukujemy. Tylko żeby tutaj... O, jeszcze kawałek sobie przejdziemy. On może być po drugiej stronie. Tam jest list, tam jest list. Dobra, słuchajcie, to ja bym ten list jeszcze zerwał, tylko gdzie on jest? Tam chyba u góry bardziej. Bardzo sensowne jest rozwieszanie tak wysoko listów, ale... Nie wnikum. Nie, no nie ma. Tam jest, okej. Okay. O, już chyba słyszę, gnoja. Tak więc na pewno go zaraz odnajdziemy! Teraz potrzebujemy jeszcze ze dwa przynajmniej. No zabij go! Jak? To był cywil? A gdzie jest ten wieśniok? Kurde, ale gdzie on jest? Ja pierdzielę, no mówiłem, że nie damy sobie rady, jak mnie będą dostęp wykrywać. Źle to zrobiłem. Nie widziałem, jak ten koleś wygląda. Myślałem, że ten grubas to jest. Jednak nie. No dobra. Jeszcze raz to spróbujemy ogarnąć. Trzeba pozrywać te pierdzielone listy, bo... Kurde, no nie damy rady, no! To jest upierdliwa sprawa, ale no nie wiem, trzeba to zrobić. Tam jakiś kolejne coś jest. Sprawdźmy od czego to jest. Czy to Herald? Herald chyba nie, to nie jest chyba Herald. Jest koleś, którego możemy zaatakować. Okej, okay. I już jesteśmy... No, prawie. Chwila by my byli, ale no niestety zjabalimy. O, stań się incognito. Tak, no kuźwa, tak łatwo powiedzieć. Co sam stań incognito. A ja będę ci mówił, co masz robić. Kto by mnie na kościele szukał? No, oni szukają. Kuźwa, odwalcie się ode mnie! No, wolni wieśnioki! No kurde! Poszły gadziny! Siema, co tam? Co robicie? No szybko, kończcie! No, dobra, jest i nie ma rozgłosu. No świetnie, teraz mogę sobie bez problemu się tu poruszać. Już mnie nie będą przeszkadzać. A co, tu nie mogę przejść? Bo co? Se przejdę, walcie się. Kurwa, no bez jaj, nie? No bez jajec! Co to się dzieje dzisiaj? Wszyscy mnie biją!
Pierdzielę taką grę. Wal się, minstrel. Weźcie ich tam, poszlachtujcie, bo mnie... No kuźwa, co wy odwalacie? No nie. No biegnij. Ja pierdzielę. No niech to szlak mnie zaraz trafi. No to już jest to się już robi nudne, ja wam powiem. To się robi nudne w tym momencie. Tak, jeszcze mnie... No Jezu, śmiedziuć maniano, tym tak się nie robi. Siema, co tam? Dalej, gońcie mnie, bo mnie za mało osób goni. Weźcie te dziwki, bo bijcie. No ludzie! 25 minut odcinka, jak ucieka przed frajerami, się zaraz wynerwię. Nie było tam żadnej strefy wyznaczonej. Dlaczego oni mnie zaczęli gonić? Nie mieli prawa mnie zacząć gonić. To jest jakieś oszustwo kompletnie. Nie no. Dobra, będę... Ja pierdolę! Dobra, wracamy do miasta. Nie chcę się z nimi bić. W sumie tak byłoby szybciej, ale... Dobra, schowamy się. Chciałem powiedzieć, że się tu schowamy. No. Już mnie nie widzą. Zaraz mnie zobacz. Będą ryć w tym się. Kur! Naprawdę, bez jaj. Dobra, spieprzamy stąd. Zaraz tu wrócę, bo już mnie do szlak trafia. Zrobimy sobie kółeczko. Nie, muszę tą misję zrobić w tym odcinku. Nie ma takiej opcji. Już! Już! No! No. O, jejku, jakie to jest upierdliwe czasami. Złaź już z tego konia, idziemy tam, bo przecież z masakra, ile ich tam jest. No przecież to jest gnojarnia taka, że to się w głowie nie mieści. Odwalcie się ode mnie, jeszcze ci mi tutaj z tymi gitarami. Gdzie mnie z tą gitarą wypierdzielać? Oni tam... Dobra, nie lubię takich misji, które są proste. Przerywam je i potem robię pół godziny tylko dlatego, że coś tu jest nieogarnięte. Głównie ja. Dobra, już wiem, że nie mogę tam sobie tak podejść. Dobra, nie podejdę tak sobie. No chyba sobie jaja robić. Żegnam. Dobra, jednego mniej. Widzę go. Widzę, widzę, tylko tam trzeba, żeby jakoś dojść teraz. To nie jest też takie hop-siup, tra-la-la. Bo oni mnie tak... Tak mnie będą atakować. Tak, więc... Nie ma się sensu tutaj specjalnie spinać. Czerwony jest, więc łatwo znaleźć. On tu chyba będzie przechodził. Poczekajmy po prostu, poczekajmy. Nie warto się teraz spinać. Zaraz znowu mi spieprzy i będę musiał znowu biegać dookoła jak taki bamber. No podejdź tu dalej, bamże. Dali, biegiem. Dobra, już widzę, już podchodzi. Ja teraz robię surprise, motherfucker. I robię tak. O, i żegnam cię, wieśniaku. Tak ci mogę. No i dobrze. So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescat in pace. Fajnie, że koleś na golasa, nie? Kurwa, kolo na golasa. Zabiłem kolesia w slipach. Jestem się dumny. Dobra, no to teraz tak sobie pobiegamy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i spotkamy się już w następnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Dziękuję wam bardzo. Do widzenia, cześć!